Dla jakiej wartości parametru m prosta k jest równoległa do prostej l? Równanie prostej k wygląda następująco. 4x minus 5y plus 3 równa się 0. A równanie prostej l ma postać m przez 6x minus 2 trzecie y minus 1 równa się 0. Wiemy, że dwie proste są równoległe wtedy, gdy mają ten sam współczynnik kierunkowy, czyli a1 równa się a2, gdzie a1 jest współczynnikiem kierunkowym, załóżmy, prostej k, a a2 współczynnikiem kierunkowym prostej l. Zarówno dla prostej k, jak i prostej l mamy podaną postać ogólną, więc zamienimy je na postacie kierunkowe. Zaczniemy od prostej k. To, co z y, pozostawimy po lewej stronie. Może jeszcze zapiszmy sobie postać kierunkową. To jest y równa się ax plus b. Czyli widzimy, że po lewej stronie znajduje się tylko y, a to, co związane z x i wyraz wolny, przenosimy na prawą stronę. Więc tu z y zostaje minus 5y. Natomiast 4x i trójkę przenosimy na prawą stronę. 4x są tu ze znakiem plus, więc po przeniesieniu zostaną ze znakiem minus. Trójka ze znakiem plus przenosimy, mamy ze znakiem minus. Może pomnóżmy jeszcze całe równanie przez minus 1, żeby się pozbyć minusów. Dostaniemy 5y równa się 4x plus 3. Przy czym w postaci kierunkowej mamy jednego y po lewej stronie, więc musimy całość jeszcze podzielić przez 5. Dostaniemy y równa się 4x po podzieleniu przez 5, dostaniemy 4 piąte x plus 3 dzielimy na 5, czyli mamy 3 piąte. Teraz równanie prostej l przekształcimy do postaci kierunkowej. To, co z y zostawmy po lewej stronie, czyli mamy minus 2 trzecie y, a na prawo przeniesiemy m szóstych x, tu jest ze znakiem plus, czyli znajdzie się ze znakiem minus, oraz minus 1 po przeniesieniu na prawą stronę będzie ze znakiem plus. Pomnóżmy może całość najpierw przez minus 1, dostaniemy 2 trzecie y równa się m szóstych x minus 1. Chcemy po lewej stronie mieć jednego y, więc musimy się pozbyć 2 trzecich. Więc obustronnie pomnożymy przez 3 drugie. Pamiętamy, że dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność. Czyli dostaniemy po lewej stronie y. Teraz wyrażenie m przez 6 musimy pomnożyć przez 3 drugie. Może zapiszmy to. Czyli mamy m szóstych razy 3 drugie. Jeszcze dopiszmy naszego x. I minus 1 razy 3 drugie to jest po prostu minus 3 drugie. Tu możemy skracać na 3 krzyż. Tu nam zostanie 1, tu zostanie 2. I mamy m razy 1 to jest m. 2 razy 2 to jest 4x minus 3 drugie. Teraz możemy już wykorzystać nasz warunek równoległości prostych. Współczynnik kierunkowy prostej k wynosi 4 piąte, a współczynnik kierunkowy prostej l wynosi m przez 4. Widzimy, że te współczynniki muszą być sobie równe, więc zapiszmy to w postaci równania. Czyli 4 piąte musi się równać m przez 4. Ponieważ mamy obliczyć parametr m, pozbędziemy się czwórki z mianownika, czyli obustronnie pomnożymy przez 4, czyli po prawej stronie zostaje nam m, a po lewej 4 razy 4 daje nam 16, piątka zostaje w mianowniku. Otrzymaliśmy odpowiedź, iż dla parametru m równego 16 piątych proste k i l będą równoległe.